dramatyczną sytuację pod Beskidzia najłatwiej byłoby pokazać przy użyciu plansz. Odchodzimy od plansz. No dobrze, przejdźmy zatem do meczu, który zaczął się od strzału Fabiana Paweli. Na ten strzał Zagłębie odpowiedziało w 25 minucie golem Michala Papadopoulosa. No szkoda, że straciliśmy bramkę, znaczy w ogóle przez cały mecz mieliśmy nie stracić bramki. Na co Pawela już 13 minut później odpowiedział czerwoną kartką. Trener Michniewicz starał się nie płakać, a bielscy kibice zażyli kolejną porcję antydepresantów. I wtedy wyrównującą bramkę zdobył Robert Demian. Lubinianom tak nisko szczęki opadły ze zdziwienia, że trzeba było je podwiązać. Mecz zakończył się remisem, a publiczność ruszyła do domu, by obejrzeć drugi piątkowy mecz. Opinia piłkarzy i trenerów Korony o pracy sędziów znana jest powszechnie. A już trenera Szczęsnego wszyscy słuchają z uwagą. Wapno polecam. Znakomicie odczula. Nasz klient, nasz pan, pomyślał sędzia Wajda i w 9 minucie wskazał na wapno. Gościom prowadzenie dał Aleksander Todorowski i Polonia przestawiła się na grę z kontry. Natomiast Korona przestawiła się na grę okalecz pana Cebulę. Sędzia Wajda nie przestawił się i prowadził mecz bardzo skrupulatnie. Myślę, że sędzia się nie pomyli, jak będzie musiał kogoś wyrzucić, no to to zrobi. I rzeczywiście, wyrzucił Tomasza Hołotę. Polonia broniła się bardzo dzielnie, ale 3 minuty przed końcem meczu straciła 2 punkty po strzale Macieja Korzyma. No pan co, już nie, już mam dosyć tej huśtawki nastrojów. Co się ruszy trochę do przodu, to znowu 2 kroki w tył. Naprawdę szybko strzelony gol. Cieszyła się łódzka publiczność. Jak to był? Dlaczego Widzew nie poczekał? Awanturowali się z Kuzjalską. Na specjalne życzenie publiczności powtórka gola Okasiego z 3 minuty. Na drugą bramkę przyszło widzom czekać za to prawie godzinę. Na boisku pojawił się Mariusz Stępiński. Nie ma daleko dzisiaj. No właśnie. I bez trudu poradził sobie z 3 piłkarzami Jagiellonii. A piłkarze Jagiellonii nie radzili sobie z niczym. Ani z brakiem trenera, ani z przeciwnikiem, ani z arbitrem, ani z piłką, ani z trawą. Trawą? To jest trawa? Gości dobiła para Krystian Nowak, Łukasz Broś. Okej, widzę, skreślam. Halo, Białystok? Wielu kibiców gości przyjechało obejrzeć Górnika Zabrze walczącego o puchary. Owszem, zobaczyli jak walczy, ale GKS Bełchatów. O utrzymanie. W 30 minucie prowadzenie dla gospodarzy uzyskał Bartłomiej Bartosiak z niewielką pomocą Bartosza Kopacza. W końcówce drugą bramkę dołożył Kamil Poźniak, już z wielką pomocą obrony Zabrza. A Górnik, no cóż, budził głównie niesmak i zdziwienie, a najaktywniejszym zawodnikiem Zabrzan był pan Stanisław z dzwonkiem. Wiadomo, u nas w polskiej lidze ciężko się grać. Publiczność lekko osłupiała. Tata, może dam im swój smoczek? Papa, europejskie puchary? Papa! Tego wieczoru cały Poznań patrzył na szczyt tabeli. W przypadku wygranej bowiem Lech mógł zostać liderem Ekstraklasy. No i cóż mam powiedzieć, no chcemy wygrywać. No bardzo ładną historię pan mi to opowiedział. Na boisku już nie było tak pięknie. Piłkarze walczyli ambitnie, czasem turlali się po trawie, czasem na niej siadali, czasem używali kończyn górnych, a czasem demonstrowali kończyny dolne. Trener Rumak notował. Kochany pamiętniczy, podoba mi się nowa kurtka trenera Kulawika. A trener Kulawik myślał, och, jaki trener Rumak ma ładny charakter, pisma. O wyniku zadecydował jedyny celny strzał na bramkę, jaki w całym meczu zdołały oddać obie drużyny. Zwycięską bramkę zdobył Łukasz Teodorczyk i Wisła przegrała kolejny mecz. No nie jest kolorowo, tak? Jak to nie? Jest bardzo niebiesko.